Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale Astro Marcin. Dzisiaj opowiem Wam, jak do małego teleskopu Ascara FMA 180 Pro, który jest tutaj po mojej lewej stronie, zamontować EAF-a. Co to jest EAF? EAF jest to urządzenie do ustawiania ostrości, aby gwiazdy były jak najbardziej punktowe i żeby wydobyć jak najwięcej detalu, bo jeśli nie mamy ustawionej ostrości, wiadomo, obraz jest rozmyty, no i wtedy te zdjęcia nie są najwyższej jakości. O co tu dokładnie chodzi? Chcę Wam zademonstrować, jak własnymi metodami można podłączyć ten zestaw, nie wydając 400 zł, około 400 zł, bo mniej więcej tyle kosztuje taki łącznik, który służy do połączenia właśnie tego EAF-a z Ascarem, z tym teleskopem. Ja to zrobiłem swoją metodą, jest to moim zdaniem bardzo tania metoda, a co najważniejsze, to po prostu się sprawdza. Jest to funkcjonalne, przetestowałem to, nie jest to może jakieś tam super, ale naprawdę moim zdaniem warto i nie będziemy przedłużać. Zobaczcie, jak ja to zamontowałem i potem jak to funkcjonuje. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do meritum sprawy, chciałbym, abyśmy porównali ceny tych łączników. Udało mi się znaleźć w dwóch sklepach. Pierwszy sklep jest to astroshop.pl. Tutaj mamy cenę 416,89 zł. Wiadomo, do tej ceny musimy dodać jeszcze koszt przesyłki. I drugi sklep to jest teleskopy.pl. Cena 399 zł plus koszt wysyłki. Ja kupiłem coś takiego. Na Amazonie kupiłem paski rozrządu różnej długości, ponieważ tak naprawdę nie wiedziałem, jaki będzie mi potrzebny. I w komplecie są dwa takie wałeczki. I teraz pokażę Wam, jak ja to zamontowałem i który pasek rozrządu mi był potrzebny. Tak wygląda mój zestaw jeszcze bez EAF-a. Oczywiście okablowanie zdjąłem. W tym miejscu zamontujemy EAF-a, ale na razie sobie weźmiemy to, odstawmy na bok. To jest nasz EAF od firmy ZWO. Oczywiście wałeczek już sobie wcześniej zamontowałem. Na razie też na bok odłożymy. Tu mamy szynę i komplet właśnie tych pasków rozrządu z jeszcze jednym dodatkowym wałeczkiem. Może się kiedyś przyda. Tutaj mamy różne długości, tak jak wcześniej mówiłem, 400 mm, 300 mm, mamy 200 mm, 158, 122 i 110. Ja wybrałem ten najdłuższy, czyli 400 mm. No dobrze, to bierzemy się teraz za montowanie. W pierwszej kolejności musimy wymontować komputer Asia Air Plus. Weźmiemy, zamontujemy teraz tą szynę, na której będziemy montować EAF-a. Musimy wymontować tą śrubę blokującą ostrość, bo ona nam nie będzie potrzebna. Zakładamy paseczek i tutaj będziemy przykręcać teraz tego EAF-a w miarę możliwości, aby to jak najbardziej naprężyć. I też oczywiście, żeby to było równo ustawione, ponieważ podczas obrotów, żeby ten pasek nam nie zjechał albo w jedną, albo w drugą stronę. Oczywiście cały zestaw staram się tak zamontować, aby ten wałeczek przy EAF-ie nie miał możliwości styku z tą szyną, żeby tutaj coś czasem nie blokowało. I tutaj jeszcze biorę, reguluję tak, żeby to w miarę prosto było. Jeśli będzie trzeba jakieś korekty zrobić, to już myślę, że podczas korzystania z EAF-a i myślę, że tu już praktycznie mamy wszystko zrobione. Teraz zamontujemy z powrotem komputer Asia Aira. No i teraz można powiedzieć, tak wygląda cały zestaw. Może nie jest to piękne, ale najważniejsze, żeby to było funkcjonalne. Jak widzicie, wszystko bardzo fajnie działa i tutaj mogę z pełną odpowiedzialnością polecić taki
sposób zamontowania EAF-a, a co najważniejsze, moim zdaniem, jest to tani montaż i można naprawdę dosyć dużo zaoszczędzić. Na końcu jeszcze kilka zdjęć, łącznie z ustawieniem ostrości przez EAF-a. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, do łapeczek w górę lub w dół i do następnego zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!